Kolejny dzień, kolejny etap, kolejna wyspa, kolejny transfer. Jedziemy dzisiaj etap krótki, 40 km. 900 w pionie, zamierzamy go zrobić dzisiaj w około 2 godzin. Ale jutro etap finałowy, morgen. Że pozwolili do kolego ten, taki hotel pozwoli, nie? Aż dziwne. Ta, zamiast rozgrzewki zrobimy sobie wejście. Tak zwany test nóg. Mi Garmin pokazał dzisiaj, że tak jakbym taki wyświeżony jeszcze nie byłem dawno. Coś ty robił? Nie wiem właśnie. Czy to masz na tablicę? Wojtek, no wczoraj co? Wczoraj był druga strefa i na podjazdach robiłem V2 Maxy. A no i na zjeździe zrobiłem. I na zjeździe jeszcze tam troszkę poszło. I tak ten etapik zleciał, no ale dzisiaj... Wszyscy zmęczeni, nikt się uśmiecha. Najbardziej niegrzeczni idą na tył. Tak, Wojtek? Tak, bo tu siedzenia się mi kładą. Tak, i dokładnie. Jest więcej miejsca. Mało o tym kto wie. Ale dobra. Dzisiaj przegraliśmy wejście do autobusu. Yeah. Morning. Good morning. Good morning. Good luck. And thank see you later. See you. Proszę. Wszystko jest rozłożone. Wszystko można zrobić. Można spać, nawet jeść, naprawiać rowery, startować. I maskubiści, nasi mechanicy, którzy zawsze są z nami, którzy z ekipy nas też opowiadają. Myślę, że ten prom jest przez rowery warty 3 razy więcej niż na początku jego budowy i wypojęcia i budowania. Jest moja czarna, złota strzała. Thank you. Yeah. Thank you. Yes, thank you. Yeah. O jest, dobrze, że tędy nie jedziemy. Ile tu procent jest? Dobrze, że nie zrobili wyjazdu tędy. Chociaż temperatura jest około 17-18 stopni, ale wieje bardzo silny wiaterek. Mamy 50 minut do startu. Tak jak mówiłem wcześniej, króciutki etap. Króciutki, 40 km, czyli około 2 godzin chcemy go zrobić. Jutro już na szczęście, znaczy jutro, dzisiaj wracamy promem po etapie. I jutro przed startem nie musimy się pakować na maksa, ponieważ po etapie wracamy do tego samego hotelu w końcu. No wierzcie, że logistyka i transfery są chyba najgorsze w wyścigach etapowych. Nie tak ciężkie jak etapy. Także lecimy zaraz.
uwielbiam ten moment, kiedy zmęczenie organizmu jest na tyle duże, że z dnia na dzień moje tętno jest coraz niższe. I tak się zastanawiam, jakbym miał przejechać taki Grand Tour, to tętno HR Max chyba by mi spadło do 50. Oczywiście żartuję, ale faktycznie z dnia na dzień widać potętnie po rozgrzewce, przy takich samych przyspieszeniach, które robię, no tętno od momentu przyjazdu, kiedy przyjechałem tutaj naprawdę fajnie wyświeżony, to mi spadło gdzieś z 15 uderzeń niżej, a waty są te same praktycznie, zgadzają się. Oczywiście jadę bez pomiaru mocy, ale wiem, ile jadę generalnie zasadniczo. A najlepsze to jest zmęczenie, które obserwujemy przy każdym posiłku, jak rano w hotelu się spotykamy wszyscy na śniadaniu i generalnie widać, można odróżnić zawodników od obsługi, bo zawodnicy mają z dnia na dzień coraz mniejsze oczy. Zmęczenie na twarzach jest solidne, naprawdę. Po tym można poznać kolarza, który jedzie kilka dni wyścig i z dnia na dzień te oczy są coraz mniejsze. Widoczność coraz słabsza. To wyspa Mali Losin, coś takiego jest. Nie wiem, gdzie jesteś, ale gdzieś na jakiejś wyspie. Na rozgrzewkę przyjechaliśmy na ostatni kilometr. Zobaczcie, jakie piękne miejsce. Będzie można trochę odpocząć od kamieni. Dzisiejszy etap, na świeżo. Jesteśmy świeżutko po etapie. Najkrótszy, ale dawał... Bardzo intensywny. A właśnie. Ale mi pasuje taki etap. Szybko? Ani... No. Szybko ja i myślę, mocno że dzisiaj oni naprawdę źle zrobili. Powinni puścić watch up przed kobietami. Też tak mi się wydaje, bo... No bardzo dużo straciliśmy jeżdżąc pomiędzy kobietami. Tam się przez to dziura zrobiła, przez co straciliśmy kontakt z naszymi rywalami. I później musieliśmy to mocno spawać i nas to kosztowało trochę siły, żeby dojechać do osób, które filmujemy, ale przy okazji okazało się, że jechaliśmy bardzo mocnym tempem i dojechaliśmy na super miejscu piątym, niewiele tracąc do no, 3 minuty, tak, do Hermidy. No to znowu to kolegów, którzy są bezpośrednio za nami, trochę puściliśmy na początku. Przed pierwszym podjazdem doszliśmy ich. Na drugim dołożyliśmy i już tak utrzymaliśmy do mety. Trochę. Ja sobie na trasie pomyślałem, że skoro krótki etap, to nam oszczędzą trochę kamieni. Ale okazało się, że nic z tego, nie? Myślę, suma kamieni na etap musi wyjść stała. Ale dzisiaj tak, wiesz, proporcjonalnie do całości etapu, to dzisiaj tak było mało. Natomiast jak wjechaliśmy w sekcję kamieni, to naprawdę skurcze.
No. Dzisiaj były naprawdę duże kamery. I dzisiaj piękne widoki były, kurde, aż naprawdę... Ja kilka razy zdążyłem aparat wyciągnąć nawet. Ja bym widział. Dzisiaj było nawet gdzie na podjazdach robić ładne. No, na podjazdach to było ze Ostromu, tam ta ścianka jedna... No, ale ta ścianka, tam widoków żadnych nie było. Za przeproszeniem, ale... podjazd pod antenę. Ale z góry było widać, z góry, wiesz... tak. Wodę, nie? Także my się regenerujemy. Zaraz dobiegamy na luźne gumki. Czekamy na luźne gumki. O 14.00 pierwszy prom odpływa i się okazuje, że promem będziemy około 3 godzin płynęli, tak? No dobra. To działamy dalej. Na pocieszenie przyjechaliśmy z pierwszą parą kobiet. Ale startowało przed nami. Zwijamy się z tej wyspy. Congratulations to all the hard riders. Don't forget the ferry will be leaving at 2 o'clock today. The boat to Ram will be leaving at 2 o'clock today. You must drop your bikes off. O, nasze torby chyba. Ciekawe. No. Tymczasem w Sopocie. Pałos! Ura! Na promie, w Moskiewiczu musisz wjechać tam, gdzie braliśmy. Zadowoleni z dzisiejszej zabawy? Zajebiście. No ja. Co? Idziecie po walizki teraz, czy co? Nie, walizki to będą u nas w tym, ale w hotelu. A wiesz, że walizki stoją, walizki stoją, walizki stoją. Po drugiej wypływa pierwszy prom, to jest 3 godziny, więc się ruszajcie. Ale gdzie, który to jest prom? Jeden z tamtych. A, okay. Dobra, idziemy. Na prom, na promie są chłopaki. Dobra, ja widziałem wasze walizki. I znowu wygraliśmy klasyfikację. Pierwsi na Łódź. Jak drudzy? Dobra, tutaj będzie bardziej wiało. Czyli idziemy na dół. Jest fajnie, ale nie na wakacje. To jest tutaj stół do masażu też. Tak, tak, będę miał też.